wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskiego wydało plemię. Tak mówią o Mikołaju Koperniku. I nie Toruń, nie Olsztyn, nie Lidzbark Warmiński, a właśnie Koperniki to miejsce, w którym dziś jesteśmy. A to wszystko dlatego, że właśnie z ziemi Nyski pochodzą przodkowie Mikołaja Kopernika. I to właśnie na ziemi Nyski będziemy piekli pierniki z panem burmistrzem Kordianem Kolbiarzem. Radio Doksa. Będzie piekło. Jesteśmy właśnie w świetlicy w Kopernikach. Dotarliśmy tutaj na ziemię Nyską, by robić specjał pochodzący stąd. Spod Nysy wychodzą podobno najlepsze pierniki pod słońcem. Ale to się okaże. Myślę, że tutaj z panem burmistrzem Kordianem Kolbiarzem damy radę zrobić te najpyszniejsze pierniki, ale myślę, że sami byśmy tego nie zrobili. Tutaj są panie wokół nas, jak państwo widzą, z Kopernik, które na co dzień zajmują się produkcją tych pięknych, pysznych pierników. Może tak zrobimy, żeby państwo poznali panie, to na 3-4 każda z pań powie swoje imię. Dobrze? 3-4. Kasia. Myślę, że się znamy. Więc możemy zaczynać. Przed nami wielkie dwie miski. Do pana burmistrza jeszcze dojdziemy. Wielkie dwie miski. Tutaj chyba mąka i cukier, prawda? Tak. Dwie mąki, właśnie. Jakie tu mąki? Pszenna i żytnia. To jest żytnia, to jest pszenna. Trafiłem. Dobrze, to teraz przejdźmy może do tej mikstury, bez której pierniki by się nie udały. To nie jest mąka. Brawo. Czyli nadaje się pan do kuchni. To jest karmel, w którym jest margaryna, miód, przyprawy korzenne i cukier. I kakao chyba też, prawda? To ma piękny kolor. Tutaj myślę, że już chociaż, że jeszcze do świąt kawałek, no to my tutaj poznamy już te święta prawie na wyciągnięcie ręki będziemy mieli. Jak to wszystko połączyć, żeby to nam grało? I państwo może są zdziwieni, ale po raz pierwszy chyba nie podamy przepisu na te pierniki. Podamy, co trzeba włożyć, by te pierniki uzyskać, ponieważ panie w skrytości serca chowają tajemnice na te pyszne pierniki. No cóż, kto będzie patrzył uważnie, pozna ten przepis. Składniki ogólne podamy, tak? Czyli to jest mąka żytnia. Tak. Cukier, mąka pszenna i cukier, tak? Szczypta soli. Ja ułatwię może raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć jaj. Ale wielkość myślę, że tutaj każdy będzie musiał sobie podzielić, pomnożyć tak, żeby dla domowego wypieku było. No ja myślę, że ten garnek ma tak z 3-4 litry. Więc tego magicznego płynu musi być te 4 litry. No i cóż, możemy zaczynać chyba, więc jak to wszystko połączyć, żeby nam to wyszło? Panie burmistrzu patrzy, bo potem... Ja chyba... sobie foremkę wezmę do ręki. Najlepiej mi to pewnie być. I tak najlepiej, całe clue tego to będzie wyrabianie tego ciasta i potem wałkowanie. Tutaj właściwie wałek będzie pan dzierżył. Niczym, no jak prawdziwy włodarz tej ziemi, więc berło na wałek, łańcuch z włodarza też będzie trzeba zamienić na chwilę na wałek, ale myślę, że będzie warto. Panie burmistrzu, czyli cóż, panie mówią, że cały garnek do potężnego miksera. Państwo takiego miksera w domu nie mają. My mamy tę przewagę, że piękna maszyna będzie pomagała nam miksować to ciasto. Nie zawsze tak było. Czyli co, ręcznie jednak? Ręcznie było. Jak to było ręcznie? W makutrze? Nie wierzę. W takich miskach. I co, i ręką od spodu, od... No ale teraz przynajmniej połowa roboty za nami dzięki temu mikserowi. Tutaj ląduje mąka żytnia. Z lewej czy z prawej? Razem z cukrem. Proszę bardzo. I poszło. Jest. I teraz mąka pszenna z cukrem. Podajemy... Kurczę, mam fach. Żeby się nawet nie... Jajka, 10 jaj, piękne jajka, proszę, zaraz do kamery państwo zobaczą, jak to wygląda. Piękne jajka od polskich, nyskich kurek. Kopernikańskie. Wlewamy do całej masy. Amoniak. Zaczynamy zbawienie
zabawę z chemią. Zestaw małego chemika. Soda i amoniak? Tak. Soda i amoniak. No to tak zaleciało na kędzierzyn koźle troszeczkę. Ale tutaj... Wszystko naturalne. Ziemia nyska. Musi to wyrosnąć. To jest istotne, żeby to ciasto mogło, miało na czym rosnąć. Teraz zaczyna się ten proces, który dawniej odbywał się ręcznie, a wszystko tkwi w sile maszyny, bo to maszyna teraz wymiesza za nas ciasto. My uzyskamy już je gotowe na tych stolnicach. Tak. I to ile się musi tak... Aha, tam jest kakao, dobra. To już wszystko jest w garku. Ile to tak potrwa? No tak, do 10 minut. Do 10 minut. Dobrze się. Okay. Już ciasto jest gotowe. Jak Państwo widzą, tutaj Pani pięknie przygotowała już fragmenty ciasta. Pan burmistrz otrzymał pierwszy kawałek ciasta. Największy. A co? To ja też chętnie poproszę, bo będziemy robili to w... Ale ciepłe, fajne. Będziemy to robili... Wszyscy będą robili to samo. To trzeba jeszcze tak. I teraz co, ugniatamy? Jeszcze ugniatamy, tak? Dokładnie, mocno. Z tą mąką, która tu jest, tak? Tak. Na stole. Okej. Okay. Proszę, no widać, kto to robi. Pierogi, pierogi. O, przepraszam. Bym się tak tutaj... Stolnicę warto sobie przytrzymać. Pan burmistrz nie ma tego problemu, bo na boki nie idzie. No i cóż, ciasto wyrobione na stolnicy. Pan burmistrz, jak Państwo widzą, zabiera się za wałkowanie. Ja też już poczyniam pewne kroki. Jeszcze tylko mąkę muszę sobie... A skubnę od Pana burmistrza troszeczkę mąki. A dziękuję. I możemy jechać z wałeczkiem. Ciężka praca, Panie burmistrzu, co? Tak ładnie rozwałkować, brzuchem sobie przytrzymać te stolnicy. Szkoda, że nie można brzuchem wałkować. Wyszłoby nieregularnie mielibyśmy, w moim przypadku. Mielibyśmy łatwiej. Tak nie za cienko, z tej strony już wystarczy. A jak to moje? Jeszcze troszeczkę, nie? O, już. Mniej więcej. No, tak. No tutaj już za cienko. Tu już jest za cienko, tu jest, proszę, jakie plastki nam wychodzą. Dziękuję za podsypanie. Telefony dzwonią. Telefony dzwonią. Już. O. Bardzo ale grubo pani ma tutaj. Jeszcze troszkę. Chciałem, żeby wyszło kółeczko, ale... Dobrze. I teraz piękne foremki. Ja mam gwiazdkę, ja mam serduszko, mam domek i mam jeżyka. Z tego jeżyka się najbardziej cieszę, bo takiej foremki w domu nie mam. Więc myślę, że będę musiał sobie sprawić taką foremkę. Pan burmistrz, jak tam? No, jeszcze trochę. Jeszcze, to ja poczekam. I tutaj proszę zobaczyć, jakie tu jest tempo pracy. Panie już mają gotowe foremki, wycięte pierniczki. To jest panią na jakość idziemy. Tu jest manufaktura po prostu. Wszystko ładnie idzie, a my tak tylko się ociągamy, panie burmistrzu. No, takie będą jeszcze troszeczkę. A skąd ten pomysł na to, żeby Koperniki właśnie stały się takim piernikowym centrum? No to wiadomo, Mikołaj Kopernik, tak? I stare receptury, tak, o których mówi pani Sołtys. Receptury były panie, które pamiętały wypieki pierników i stąd powrót do tradycji. No ale pomysł gdzie się zrodził? W głowach mieszkańców Kopernik na pewno. I pan tylko co nieco pomógł? Malutko. Skromny człowiek. Skromny człowiek. Jadł już pan kiedyś te pierniki? Tak, są przepyszne. Zachęcam wszystkich, którzy słyszą o piernikach i je widzą. Warto korzystać. Panie są dostępne na festynach, dożynkach. Także tutaj również w centrum można pewnie kupić, tak? Można. Można. Dobrze. Czyli co? Zabieramy się za wycinanie. Ja od jeżyka zacznę. No i to tak od boku, no na piśmie. Tak, żeby ja najwięcej ładnie wykorzystać. Właśnie, bo tu zmarnować ciasto, takie ciasto to nasz żal. Gdzie kładziemy? Tu. I się jeżyk. Proszę. Czy Państwo to widzą, jakie tu piękne jeżyki spod mojej ręki wychodzą, a u Pana burmistrza kwiatki? Niezłe kwiatki. Niezłe kwiatki. Ja myślę, że jakby żonie Pan podarował takiego kwiatka, to myślę, że byłaby zadowolona. Do żony dzwoniłem parę minut temu, prosiła przynieść im pierniki. Panie już lecą z drugą kulką. Nie szkodzi. Nie szkodzi? Nie szkodzi. Ale nie chcemy tak odstawać od Pani. Nie, no to my już pomału będziemy.
O. I tak to pomału będzie za szybko dla nas. Proszę bardzo. To co, jeżyki już wędrują na blaszkę. Ta blaszka wyłożona papierem do pieczenia. Wtedy nie trzeba niczym smarować, żeby nam nie przywarło, prawda? Nie. Dobre patenty panie mają tutaj. Nic tylko korzystać. Na to praktyki. Czynimy honory. Panie tutaj już włożyły, jak państwo widzą, trzy. My wkładamy, tutaj chyba te pana kwiatki wychodzą teraz. I wchodzą do pieca. Jest tam jeszcze na górze jedna. Proszę, bo by się nie upiekła. I na sam dół, tak? Tak. O, i co, zamykamy? Zamykamy. I pani nastawi piec. Teraz jest już piekło. Ja już po raz trzeci zaczynam wykrawanie, ale foremki mi się znudziły. I zerknę sobie do tego pojemnika, gdzie panie mają, proszę zobaczyć, co tu jest. Tu jest wszystko. O, to jest taka gwiazda betlejemska, którą można wykorzystać. Serduszko takie duże. Bałwanek, to nie. Ślimaczek świąteczny. Tu jest takie piękne serce, duże. Żonie zrobię, to się ucieszy. A to jest baranek. Tak. Na Wielkanoc też pani robi? Tak. Tak? Tak. Jak na Wielkanoc? No jak, no baranki. Ale w sensie nie spiernikowe. Piernikowe, zajączki. Więcej jajek i są Wielkanoc. Ja muszę otworzyć swoje horyzonty bardziej. Janusz tak? Poproszę, tak. I Wojtka poproszę za siebie. Będziemy wycinać. A co? Tylko nie pamiętam już jak. Ale dobrze. Lecimy. Mamy to? Mamy, proszę. Muszę się zmieścić. Pusteczki kuchni. Proszę. Raz. Co to jest? Pierwsza literka zakręca. Co tu, drogie panie, wyszło? No ja nie wiem, jakieś o kwadratowe. O kwadratowe, nie, to nie jest o kwadratowe. Lecimy z o. Ciekawe, czy wyjdzie. Panie, mam lepiej niż grafik. Czy o mogło zachodzić? Czekaj, bo to potem trzeba będzie. Potem jest tak, chyba. Wojtek, dobrze jest? Powiedzmy. Ja tam nie wiem, co to ma być. No, nazwa Radio Doksa będzie. A ciekawe, jak pójdzie z częstotliwością. Z nisko może być ciężko. Praca rąk ludzkich już jest na ukończeniu. Proszę bardzo, musimy jakoś się... Ja przytrzymam. Nie, proszę bardzo. Tak te pierniczki wyglądają. Je czeka jeszcze lukrowanie, więc to jest dopiero tak naprawdę połowa pracy. Łyżki lecą na lukie. Ktoś głodny przyjdzie. Panie burmistrzu, pędzelki w dłoń. Zanurzamy w lukrze cukier, puder i sok z cytryny. I to wystarczy. No i zdobimy to, co upiekliśmy, to nasze piekiełko piernikowe. Pan tutaj ma swoje dziecko, no i podołał pan wyzwaniu. Napis Nysa, wykonany z piernika. Pięknie, pięknie. Czy podobałem ocenią słuchaczy i ci, którzy go zobaczą? Widzowie, no właśnie, myślę, że jest, proszę pokazać do kamery. Proszę, tak wygląda napis Nysa. Ja sięgam po wykonany napis Doksa. Doksa na ziemi nyskiej. Jesteśmy tutaj dla państwa, pieczemy pierniki i zapraszamy do Kopiernik, by takie cudeńka samemu zrobić. Naprawdę gratulacje panie burmistrzu. Ja gratuluję. I o, łóżko się odlepiło temu misiu, można by powiedzieć. Więc mamy tutaj... Teraz mamy pieska. Biegnącego bałwanka. Łóżko zostało tu, ale ja sobie skorzystam z tego. O. Proszę państwa, co to jest? Takie smaczne uszy. Niech się odrywają te łóżka, niech się odrywają. A panie patrzą i drżą. Tu jest baranek. Panie burmistrzu, Kopernik wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Od tego zaczęliśmy wizytę w Kopernikach. A pan wstrzymał
można powiedzieć. Wstrzymał pracę, wstrzymał inne sprawy tutaj w Nysie, by pojawić się w Kopernikach i ruszyć z pomocą na panią tutaj, które na co dzień te pierniki robią w Kopernikach. Czy z pomocą tego nie pani oceniam? Myślę, że wprowadziłem dużo chaosu i bałaganu, natomiast na pewno warto. No ale właśnie, warto? Było trudno, czy nie? No to jest fajnie, jak się to robi godzinkę, dwie, natomiast jak tutaj panie mówią, robią to przez całe dni i nocy, to jednak to już jest wysiłek. To jest wysiłek. To prawda, doceniamy ten wysiłek i państwo również mogą docenić ten wysiłek, gdy na festynach, na jarmarkach spotkają panie z Kopernik. Proszę pierniki brać, sprawdzone przez nas, sprawdzone przez pana burmistrza, żywe złoto, po prostu takie smaczne, że po prostu warto było tutaj w Kopernikach na ziemi niskiej zrobić nasze radiowe piekło. Radio Doksa. Będzie piekło. Sponsor strategiczny Chalupczuk Kuchnie i Wnętrza. Sponsorzy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Inex Piechota, Hotel Festiwal w Opolu, Restauracja Czardasz, Kaldam, Zakład Kamieniarski PPHU Sati, Hotel Piast w Opolu, Kawiarnia Celarium Doksa. Partnerzy: Miks Bocian Sprzęt i Meble Kuchenne, Trans Medyk Ratownictwo. Szczegóły na www.doksa.fm. Radio Doksa. Wiemy, co smaczne.